Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od mordercy, zabójcy, zwyrodnialca, oprawcy, przestępcy, czyli od człowieka. Bo tak się składa, że zwyrodnialec, zabójca, oprawca, morderca wciąż jest człowiekiem i wciąż przysługują mu prawa obywatelskie, prawa człowieka, choć dla bardzo wielu wcale nie jest to oczywiste. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dopomina się o respektowanie praw człowieka, praw obywatelskich w przypadku prawdopodobnego zabójcy, podejrzanego o zamordowanie w okrutny, trzeba przyznać, absolutnie sposób dziesięciolatki. Po czym rozpoczęła się kampania przeciwko rzecznikowi o to, że zamiast bronić ofiar, zamiast bronić rodziny ofiary, broni przestępców. Ta dystynkcja jest dość istotna. Bronię przestępców? Nie, nie bronię przestępców, bronię praw przestępców. Ponieważ to, jakim jesteśmy społeczeństwem, jest weryfikowane nie wtedy, kiedy upominamy się o, albo nie tylko wtedy, kiedy upominamy się o ładne, śliczne, budzące sympatię dzieci, ale weryfikuje się w przypadkach, kiedy musimy zabezpieczyć prawa człowieka, osób, które budzą nasze obrzydzenie, odrazę i być może na widok których odczuwamy dość silny odruch, chęć, pragnienie samosądu. Tylko właśnie w cywilizowanych społeczeństwach wymyślono prawo, wymiar sprawiedliwości po to, żeby cywilizować te odruchy i żeby zamiast zemsty fundować sprawcy karę. Ale niezależnie od tego, że popieram stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, to oczywiście każdy w demokratycznym kraju ma prawo mieć krytyczny stosunek czy do jego działalności, czy do stanowiska, które rzecznik zajął. Pytanie brzmi, jak powinno się artykułować taką krytykę. Otóż w przypadku PiS-u i propagandystów PiS-u robiono to w sposób wybitnie niecywilizowany, wybitnie brutalny. Bardzo szybko okazało się, że właśnie Bodnar broni przestępcy, co oczywiście jest kompletną bzdurą, po czym cała operacja dotarła też do ataków na syna Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli jak zawsze w przypadku PiS-u operacja brutalnej egzekucji, można powiedzieć, odsądzanie od czci i wiary, dezawuowania całej działalności osoby, która w jakikolwiek sposób tej władzy się sprzeciwia, co wpisuje się w pewien szerszy wzorzec. Dziecko można dawać klapsy, mówi Rzecznik Praw Dziecka. Można organizować nagonkę na 13-latkę, która siada z tabliczką i broni klimatu, o tym w dalszej części programu. Można organizować nagonkę na Rzecznika Praw Obywatelskich, można organizować nagonkę na dziennikarzy, można organizować nagonkę na nauczycieli, można organizować nagonkę na niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym drugim i o tym trzecim już za chwilę, a o prawnym, głównie prawnym aspekcie tego, co się zdarzyło w ostatnich dniach. Już za chwilę były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński. To było dosyć szokujące, tak? To było szokujące. Został wprowadzony na Bosaka w samej bieliźnie ze skutymi rękami i nogami. Obronę nie stawił wszystkich oporu. Obywateli broni podejrzanego o skrajnie brutalny, zaplanowany mord na dziecku. Widać, że on po prostu w jakiś sposób, w mojej ocenie, chciał stanąć po stronie tego przestępcy. Myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby interweniować w obronie poszkodowanych, pokrzywdzonych, ofiar na tutaj broni zbrodniarza. Nazwanie w taki sposób rzecznika ma na celu nic innego jak dyskredytację. Nic innego jak poniżenie, nic innego jak doprowadzenie do tego, żeby się wylała na mnie fala hejtu. I wylała się. Witam mój pierwszy gość, profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, czy Rzecznik Praw Obywatelskich broni przestępcy? Bo taki zarzut, taka jest linia propagandy. Słyszeliśmy trzy wypowiedzi trzech polityków PiS-u i to jest broni przestępcy, broni zbrodniarza, broni oprawcy, broni zwyrodnialca. To jakiś polityczny bełkot. Rzecznik ma obowiązki, które wynikają wprost z konstytucji. Jest to organ konstytucyjny. I gdyby on
bronił przestępcy, nie wiem, to musiałby to robić w sposób przestępny, ukrywać dowody, niszczyć dowody, gdyby je posiadał. Wtedy by można mówić o obronie przestępcy. Rzecznik broni konstytucji w tym przypadku. Jednym z fundamentów państwa prawnego jest zapewnienie każdemu, także podejrzanemu o popełnienie przestępstwa, domniemania niewinności do ostatecznego prawomocnego wyroku. Więc sędzia, który uniewinnia, broni przestępcę, bo się to nie podoba politykom i powiedzą, broni przestępcy. No to jest populistyczny bełkot. A jak to wytłumaczyć, powiedziałbym, zwykłym ludziom? Ja rozumiem, że zwykli ludzie w części to rozumieją, części nie. Ale w części ulegają temu argumentowi, to jest prawdopodobnie zbrodniarz, zwyrodnialec i jemu się prawa nie należą, nie ma co się patyczkować. I łatwo to zbyć, ale gdybyśmy spróbowali dotrzeć do tych ludzi, którzy tak łatwo ulegają argumentom pana Jakiego czy pana Suskiego, to jak to powinno się tak im wytłumaczyć? Dlaczego warto bronić praw człowieka, także w przypadku przestępcy? Ja bym się podjął wykładu na spotkaniu z takimi obywatelami, którzy no, na co dzień się tym nie interesują, tak jak w okolicach Mrowin. Kiedy ludzie tak zwani zwykli mówią, że nigdy się to tutaj nie wydarzyło i no, to jest oczywiste, gdyby w każdej większej wiosce co parę lat ktoś ginął w taki sposób, to byśmy rzeczywiście mieli problem. To, że ludzie mówiąc, to się nigdy nie wydarzyło, potwierdzają, że żyją generalnie rzecz biorąc w społeczeństwie, w którym jakieś odrażające zbrodnie, zwykle mamy na myśli zabójstwa, ale to może być również jakiś katastrofalny wypadek drogowy, którego dopuścił się kierowca pod wpływem narkotyków, dopalaczy czy alkoholu i zabił szereg osób. Czy już nie mówię o akcie terrorystycznym, kiedy ktoś po prostu to podkłada bombę po to, żeby albo zemścić się na kimś, albo żeby pokazać, jakie ma poglądy polityczne. To również jest poza tym, co doświadczamy w Polsce. Tylko z tej racji mamy pompować społeczeństwo takie toksyny, że jeżeli dojdzie do takiego nadzwyczajnego zupełnie wypadku w promieniu 70 kilometrów, no to nie ma żadnych reguł i trzeba tego człowieka po prostu oddać w ręce tych, którzy mają w ręku albo kij baseballowy, albo kamień i wymierzą sprawiedliwość. Po co płacić, co podatnikom płacić za proces? I wtedy zaczynam rozmawiać z ludźmi i pokazywać na przykładzie tej sprawy, jak ona jest zakręcona. Proszę popatrzeć, na początku były różne wątki. Jakieś historie, ktoś mógł coś wymyśleć, czy to z tych miejscowych ludzi, czy ktoś z dziennikarzy. I te legendy wokół i tych osób, które są jakby w obrębie tej strasznej zbrodni i głównego jej aktora, zmieniały się. Nie sądzę, żeby proces, jeżeli chodzi o same fakty, gołe fakty, wiele dodał, ale czekajmy na orzeczenie psychiatrów, psychologa, zapewne będzie również seksuolog, pojawią się wreszcie może obrońcy. Kiedy dzwoniłem do Wrocławia i pytałem, czy pojawił się tam, czy prokurator zarządził, żeby powiadomić Okręgową Radę Adwokacką. Żeby adwokat z urzędu się pojawił? Tak, żeby dziekan wyznaczył. Mhm. Nie było takiego zarządzenia. Wobec tego no, od razu mi się przypomniał znakomity, klasyczny przykład mecenasa Pocieja, który pojawił się na przesłuchaniu tego młodego człowieka, którego samochód uderzyła kolumna wioząca panią premier Szydłową
A jak wiemy... Czyli to trochę wstyd dla środowiska adwokackiego z Wrocławia, że nikomu nie przyszło do głowy, że właśnie to jest moment, żeby właśnie spróbować... Ale to jest ich obowiązek. Oni od tego są, żeby bronić ludzi. I jeżeli przecież... Jak to było? Widział pan profesor na pasku w wiadomościach? Adwokaci bronią morderców. No, bronią generalnie ale także morderców. W tej sprawie tego nie widziałem. W przypadku... Tej historii z kolizją samochodową na drodze w Oświęcimiu były chyba jakiś hejt wobec mecenasa Pocieja, ale dzięki temu, że on był od początku, to kłamstwo pana Błaszczaka, który autorytatywnie wydał wyrok. On się przyznał i on jest sprawcą tej kolizji drogowej. I co z tego zostało? Z tego zostało to, że ktoś... dowody zostały uszkodzone, ale dowody świadczące o winie kogoś zupełnie innego. Tak. Panie profesorze, a ta konkretna sprawa, czy oglądał pan zdjęcia policyjne, które były w telewizjach? Tak, widziałem. Czy kajdanki, tak zwane zespolone, tak? Czyli na nogi, na ręce i łańcuch, który wiąże jedno z drugim, łączy jedno z drugim. Czy to było uzasadnione, czy nie? Nie, zupełnie nie. Nie? Taki sposób konwojowania, to konwojuje się na przykład oskarżonych z aresztu śledczego do sądu i na korytarzach sądowych, to w Warszawie, było obserwowane, czasami to było nadużywane w Fundacji Helsińskiej, tym się zajmowaliśmy, żeby naturalnie, to jest podstawowy obowiązek policji, żeby uniemożliwić atak na tego konwojowanego oskarżonego, żeby nikt go nie zaatakował, więc to jest ochrona, ale jednocześnie to jest uniemożliwienie jego kompanom, żeby w trakcie tego konwoju korytarzami sądowymi ktoś nie próbował go odbić. I stąd potrzebne jest to, żeby miał kajdanki na rękach i też na nogach, i ewentualnie powiązane łańcuchem, ale założone nie w taki sposób, żeby ten człowiek zaczął wyglądać jak kawał mięsa, które jest ciągnione jak w rzeźni z jednego miejsca do drugiego. Tak to wyglądało na tym ujawnionym. Ale w tym momencie pada argument, a Rzecznik Praw Obywatelskich nie protestował, kiedy taką kombinację łańcuch zespolony zastosowano w przypadku zabójcy Pawła Adamowicza. Czy on był wleczony przez policję? On był prowadzony. Tu w tym przypadku policja, po tym co się już wydarzyło, zarówno chroniła tego człowieka przed gniewem jakiegoś człowieka pobudzonego z tego tłumu, jak i być może próby odbicia go, uwolnienia przez ludzi, którzy podobnie myślą. Ale w tym zachowaniu nie było nic, co by wskazywało właśnie na to, że to nie jest człowiek. A czy standardem jest aresztowanie, czy zatrzymywanie i prowadzenie do aresztu, do dowozu policyjnego takiego kogoś w bieliźnie? Nie. Absolutnym standardem jest to, że zakładają kajdanki z tyłu rąk, bo jeżeli to jest w zupełności wystarczające, jest trzech policjantów i jakiś gość, to może być biznesmen, więc facet 45-55-letni, on nie ma tyle siły w nogach, żeby nagle uciec, mając kajdanki z tyłu. W zupełności wystarcza i ten gest taki, że otwierają drzwi samochodu policyjnego, schylają mu głowę, żeby nie uderzył głową. Z jednej strony siedzi policjant, z drugiej wiozą go do komendy policji. Dlaczego czy do prokuratury. W takim razie pana zdanie? W tym przypadku on był zatrzymany w bieliźnie i naprawdę było dość czasu. Oni wiedzieli, gdzie jadą, po kogo jadą. Na wyposażeniu powinni mieć, myślę, że mieli ten taki w kolorze cegły strój, czyli bluza i spodnie i pozwolić mu, kiedy go rzucili już, jak to oni mówią, czy generalnie się mówi, na glebę. To naprawdę
te spodnie mógł mu jeden z policjantów spodnie na wyposażeniu założyć. Czy pana profesora to, żeby on nie wyglądał rzeczywiście jak kawał mięsa wleczonego. Czy chodziło o to, żeby to były lepsze, cudzysłów, jak to się mówi w języku telewizyjnym, lepsze obrazki? Ja myślę, że oni, ci policjanci, którzy tam byli, nie wiem, czy to byli tylko sierżanci, czy to byli oficerowie, nie myśleli akurat w tym przypadku, w tych kategoriach, chociaż przyjechali tam, ktoś był z kamerą. I ta kamera nie była chyba po to, żeby udokumentować sam fakt zatrzymania i sposób wyprowadzenia go i tam włożenia do samochodu. Tego nie, przecież nie, na filmie nie, być może jest, nie chciałbym... Ale sugeruje pan profesor, że to był odpowiednik przedstawień z dawnych czasów, kiedy złoczyńców obwożono w klatkach po rynku miasta? To takie atawistyczne odruchy się odzywają. Po to jest szkoła podoficerska, szkoła oficerska dla policjantów, różnego typu seminaria. Sam w latach 90. brałem udział w budowaniu takiej europejskiej formacji policji w Polsce w 2007 roku. Za te wszystkie rzeczy, które robiłem w latach 90. i na początku 2000. ówczesny komendant główny policji, to było tuż przed tym, jak zostałem sędzią konstytucyjnym, pan generał Matejuk, zresztą przed tą funkcją był szefem policji na Dolnym Śląsku, dał mi taki medal zasłużony dla policji. I rzeczywiście sporo robiłem i na rzecz doposażenia policji, warunków, w jakich policjanci pracują w komendach. To był 2001 rok, to był okres, kiedy policjanci sami musieli dopłacać do telefonów komórkowych, a wtedy to sporo kosztowało. Myśmy sprowadzali specjalistów z zachodu, żeby na przykład z oficerów policji francuskiej, raczej znanej z tego, że nie pozwalają na wiele chuliganom do czasu żółtych kamizelek na ulicach, zwłaszcza w centrum Paryża, na szkolenie, którego przedmiotem było wolność zgromadzeń i zachowanie się policji. Pamiętam wykład jednego z wyższych oficerów policji francuskiej, który mówił, nawet jak masz do czynienia z agresywnym tłumem, którego taki swoisty przywódca, herszt, zaczyna szaleć i tracić kontrolę sam nad sobą, to pamiętaj, żeby w taki sposób zacząć rozpraszać tą demonstrację, że jednak ludzie mają prawo, mają wolność demonstrowania, a nie, broń Boże, nie rób tego, co się zdarzało w czasach stanu wojennego w Szczecinie na przykład, gdzie milicja wprowadziła demonstrujących zwolenników, przeciwników stanu wojennego, zwolenników Solidarności w ślepą ulicę, czyli kocioł zrobili. Panie profesorze, wracając do tej sprawy, jak pan skomentuje parodniową nagonkę na doktora Adama Bodnara? Bodnar rządzącym rzeczywiście dokucza w każdej sprawie możliwej, pokazują, co o nim myślą przy okazji corocznych informacji, które rzecznik składa na posiedzeniu redakcji. Ale dokucza robiąc swoje, nie dokucza, żeby dokuczyć, prawda? Nie ma, ich zdaniem on im dokucza. Nie, bo ja chciałem to sprostować, bo za chwilę na portalu w Polityce przeczytamy, nawet Rzepliński mówi, że Bodnar dokucza rządzącym. Będzie cała teoria w drugą stronę, więc chciałem to wyjaśnić. Bodnar poprzednio rządzącym też jako rzecznik praw obywatelskich dokuczał. Pani profesor Lipowicz też naprawdę... Po to są tak naprawdę, po to tak, mamy rzecznika, prawda? Tak, tak jak Trybunał mieliśmy po to, żeby trochę dokuczał rządzącym. Od samego początku, im życie. Kiedy sama o sobie to powiedziała profesor Mentowska, baba na świeczniku. Robiła rzeczy zupełnie nie do pomyślenia przez ówcześnie rządzących. Na przykład zorganizowała grupę specjalistów, którzy jeździli po aresztach policyjnych, które były rozbudowane w Lublinie. Areszt policyjny to było regularne więzienie. I
i sprawdzali, i pisali raporty, i domagała się od ministra sprawiedliwości totalnych zmian, od ministra spraw wewnętrznych tak samo. Ale to wróćmy do Bodnara. I ona dokuczała władzę. Nagonka na Bodnara. Jak pan skomentuje to? Co się działo i co się dzieje? Częściowo bym to tłumaczył jakością poszczególnych tych osobistości, które obecnie rządzą. To są tacy ludzie jak i Patryk. Chlapią jeziorem na lewo i na prawo, bez namysłu, w swoim głębokim przekonaniu mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. I to plaży w Rimini, publicznie domagał się wprowadzenia tortur, żeby ich tu ściągnąć i my torturami wydobędziemy od nich. Ale nie obawia się pan profesor, że mają rację? Kto? Ci, którzy mówią to, co mówią, oczekując, że ludzie chcą dokładnie to usłyszeć. Że mają rację, bo ludzie chcą to usłyszeć. Ale w cywilizowanym społeczeństwie jest ombudsman. Zawsze państwo jest silniejsze od obywatela. I instytucję ombudsmana w XVIII wieku wprowadzili Szwedzi. Też było państwo, też byli rabusie, rzezimieszki i tak dalej. Żeby ograniczyć władzę państwa nad tymi, którzy są dewiantami i nie palić ludzi na stosie tylko dlatego, że ktoś tak powiedział, potrzebne były także instytucje, które działają wcześniej, nie jak się już to stanie, tylko szkolą właśnie, sprawdzają policję, piszą raporty, domagają się różnych zmian. I z perspektywy urzędników państwowych jest to niemal forma nękania. Czy nie uważa pan, że tutaj mamy absolutny ciąg logiczny, bo pamiętam ataki na pana, które były dość w porównaniu z atakami na doktora Bodnara, łagodne w tym sensie, że na ogół to szło w stronę, że Pliński uprawia politykę, że Pliński ma aspiracje polityczne. Potem już było gorzej w przypadku sędziów Sądu Najwyższego, sędziów w ogóle, że kasta, ci sędziowie z Sądu Najwyższego to w ogóle jacyś byli komuniści, a teraz już mamy takie ataki pod tytułem obrońca przestępców, więc jednak idziemy coraz dalej. Idą coraz dalej dokładniej. W tym przypadku, w moim przypadku to były przede wszystkim ataki na instytucje. Ja tę instytucję uosabiałem, więc no, różne głupstwa mówili. Pamiętam okładkę z tygodnika Wprost, gdzie na tym specjalnym programie zrobili ze mnie człowieka, który no, nawet nie musi wyjąć noża, bo w zębach ma już noże i może wszystkich zagryźć. Jeszcze a propos zagryzania, mam jeszcze tylko... Ale w przypadku Bodnara oni też atakują jakby równolegle. W swoim przekonaniu znaleźli miękki punkt, miękkie podbrzusze u obecnego rzecznika, ale atakują też samą instytucję rzecznika. Plus dziecko. Plus za pomocą dziecka. Skończy się jego kadencja i jak pan myśli, kogo wybiorą na... jeżeli będą rządzić na rzecznika praw obywatelskich. No pani Pawłowicz, już padają takie publicystów z TVP głosy. No, nie jest to wykluczone. No, nie chcę porównywać pana Pawlaka, rzecznika praw dziecka, do pani Pawłowicz, ale ten człowiek jest nawet w języku swojego ciała takim człowiekiem sztywnym, mającym poukładane proste formułki w głowie, a rzecznik praw dziecka to człowiek, który w tym takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu jest elastyczny, zna życie, z wyobraźnią i potrafi w taki sposób wymuszać na władzach pewne działania, które dzieciom na przykład z biednych rodzin służą. Nie jestem wrogiem tak zwanych tych transmisji pieniędzy do, ale nie w formie 500+. Czy powstał fundusz szkolny dla bardzo zdolnych dzieci z bardzo biednych rodzin? Czy
czy w jakikolwiek sposób ktoś pomyślał wśród rządzących, że biedni mają o wiele gorszy dostęp do sprawiedliwości, także w sprawach nie tylko karnych, także cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i tak dalej, że będą mieli zagwarantowaną pomoc adwokatów nieodpłatnie, dlatego są biedni. To z tych jestem za tym, żeby te pieniądze, które idą, nie wiem, zdaje się 35 miliardów rocznie, były mądrze inwestowane właśnie w przyszłość młodzieży z tych biednych, zaniedbanych rodzin. Tu nie chodzi tylko o to, że mają szansę raz do roku wyjechać gdzieś tam. To jest o wiele za mało. Panie profesorze, musimy kończyć w tym momencie, ale to już jest zadanie być może dla następnej ekipy, bo czy ta ekipa uznałaby coś takiego za priorytet, to śmiem wątpić. Andrzej Rzepliński, panie profesorze, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A propos tego właśnie, co będzie już za chwilę, no to pytanie, które zasadne, ja bym to rozszerzył, które stawia profesor Rzepliński. Oni mówią to, czy oni mówią to, co lud suweren chce usłyszeć. Czy jak atakują sędziów, czyli kastę, to robią to, co suweren chce usłyszeć. Czy jak atakują niepełnosprawnych, to robią to, co suweren chce usłyszeć. Czy jak atakują opozycję jako zdrajców, to robią to, co suweren chce usłyszeć. Krótko mówiąc, czy Prawo i Sprawiedliwość ma na tym etapie historii Polski zdolność do odczytywania tego, co suweren chce usłyszeć, a ponieważ suweren chce to usłyszeć intensywnie i dokładnie tę melodię mu się gra. Czy istnieje jakakolwiek melodia, którą można by zagrać tak, żeby opozycja wygrała? O tym już za chwilę Aleksander Smolar. Dzisiaj nie da się sformułować, moim zdaniem, jednej listy opozycyjnej, która wygra z PiS-em. Ale dwie listy mogą już wygrać. Większość członków Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za tym samodzielnym pójściem plus, czyli dobieraniem partnerów ze środowisk o podobnych korzeniach, o podobnych ideach. Zaproponowałem Koalicję Polską. Koalicja Polska na czele z PSL-em i ogromadzanie wokół PSL-u różnych środowisk, które chcą przywrócić szacunek do każdego człowieka, centrowych, chrześcijańskich, demokratycznych. Aleksander Smolar, mój kolejny gość. Za chwilę o PSL-u, o koalicji, o wyborach. Ale chciałbym nawiązać do rozmowy z profesorem Rzeplińskim, do historii z Adamem Bodnarem i z atakiem na niego. Czy to nie jest tak, że czy nam się podoba to, czy nie, mamy, jak powiedziała Elżbieta Bieńkowska, teraz taki klimat, że granie na chamskiej, prostackiej, populistycznej nucie popłaca i prawdopodobnie da obecnej władzy zwycięstwo jesienią? No nie. Ja myślę, że to jest na pewno jeden z czynników, ale na pewno nie jedyny. To znaczy, ja bym jednak nie sprowadzał. Ja uważam, że to jest skandal, to co się robi wokół człowieka no, absolutnie kryształowego i odważnego, dzielnego. To wszystko jest skandalem. I oczywiście to jest granie na niskich, można powiedzieć, odruchach i na kulturze, w której państwo prawa i szacunek dla godności człowieka nie odgrywają największej roli. Natomiast jeżeli PiS wygra, to na pewno nie wyłącznie dzięki takim posunięciom. Niestety ma wiele innych atutów. Na przykład najważniejsze? No najważniejsze to jest oczywiście bardzo dobra koniunktura. Bardzo dobra koniunktura, można powiedzieć, że tutaj ani nie zawinili, ani nie przyczynili się w istotny sposób, ale to oznacza niskie bezrobocie, to oznacza również zmiany stosunku sił na rynku pracy, to znaczy, że pracownik ma większą negocjacyjne możliwości niż pracodawca. Później oczywiście polityka dystrybucji powiedzmy tych środków materialnych, poczynając od 500 plus. Czy przy takim stanie gospodarki i przy takich transferach socjalnych z taką władzą można wygrać przy takiej koniunkturze? Mnie się wydaje, że można wygrać, ale oczywiście nie jest to rzecz prosta. Jakie atuty w tej grze ma opozycja?
które mogłaby wykorzystać w stopniu takim, który... Ja nie wymieniłem wszystkich atutów, którymi dysponuje władza. Natomiast jeżeli chodzi o opozycję, to mnie się wydaje, że posiada szereg. To nie jest sprawa przypadku, już w tej chwili są bardzo brutalne, żeby nie użyć mocniejszego słowa, ataki przeciwko samorządom i przeciwko różnym koncepcjom, których istnieje w tej chwili parę w debacie publicznej. Czy po prostu dalszego... czy pana zdaniem ten samorząd jest atutem opozycji w wymiarze koncepcyjnym, czyli samorząd, decentralizacja, czy w wymiarze personalnym? Moim zdaniem, konkretne twarze, nazwiska, nowe twarze. Moim zdaniem jedno i drugie. To nie jest sprawą przypadku, że w tej chwili się pokazały właściwie cztery różne koncepcje dalszej decentralizacji, pogłębienia decentralizacji. To są najbardziej popularne władze publiczne. I na dodatek, które w różnych międzynarodowych porównaniach są sytuowane gdzieś od razu po krajach skandynawskich, to znaczy nasz samorząd zdał egzamin, bardzo poważny. To nie znaczy, że jest idealny. I jeszcze na tym etapie się niemal obronił, mimo 4 lat, co też jest ważne. No i widzimy te napięcia permanentne, dlatego że ta władza z natury swojej jest władzą centralizacji, wzięcia w ręce nawet nie rządu, nie prezydenta, tylko człowieka, który się znajduje poza rządem wszystkich, prawda, tych sznurków władzy i jest permanentne napięcie również między samorządami a tą władzą centralną. To nie jest jedyne. Również to jest bardzo, bardzo interesujące, to znaczy, że ta koncepcja rozdawnictwa pieniędzy to jest wbrew takiej, wydawałoby się, podstawowej filozofii PiS-u, która jest filozofią kolektywistyczną. Bez przerwy mówią naród, prawda, wierzący, chrześcijanie, katolicy. To są podstawowe kategorie, które mówią o godności zbiorowej. Równocześnie rozdają pieniądze indywidualnie po 500 zł, prawda, czy tam inne sumy, zależnie od innych. Otóż to, co opozycja może temu przeciwstawić, to jest projekt wspólnotowy. Tak jak projektem wspólnotowym jest samorządność. To jest projekt wspólnotowy. My razem, godni obywatele, robimy u nas to, co uważamy za stosowne. I drugie, zamiast rozdawać indywidualne pieniądze, usługi społeczne, rozwijanie usług społecznych, które znajdują się w fatalnym stanie. Szkolnictwo, medycyna. Absolutna zgoda, tylko czy to nie jest tak, bo w zasadzie na słuszność tego, co pan mówi, wskazuje choćby różnica między wynikiem wyborów samorządowych dla ogólnie ugrupowań opozycyjnych, a wynikiem w wyborach europejskich. Myślę, że ta górka wynikała z tego, że głosujemy na tych naszych gospodarzy, których lubimy, którym ufamy. Jest projekt decentralizacji, czyli jasna koncepcja na kontrze do koncepcji pisowskiej, ale i nawet przy, powiedzmy, kilkudziesięciu kandydatach, bardzo poważnych kandydaturach samorządowców w wyborach do Sejmu i do Senatu, czy to nie ugrzęźnie w jakimś obrazku opozycyjnym, no bo jak do 300 dołożymy 30, 30 zniknie i nagle zobaczymy te same twarze, na które chce głosować 38, co jak już wiemy, do zwycięstwa. To jest inny problem. Tu dochodzimy do problemu taktyki. To znaczy, że po prostu to jest rzecz oczywista, że pojawianie się w telewizji na przykład tych samych twarzy, tych samych ludzi, którzy po prostu usypiają natychmiast, jak zaczynają mówić, bez umiejętności odświeżenia języka. Jeżeli nie potrafi się chociaż nieco zmodyfikować języka opozycji, kiedy się w istocie posługuje językiem pisowskim, najwyżej dodając odrobinę ironii, jak na przykład prawda, dobra zmiana. Opozycja też mówi dobra zmiana, tylko tyle, że się uśmiecha. Prawda? Dla większości dobra zmiana to jest dobra. Czy na rynku pod tytułem Polska Polityka, na przykład samorządowa, widzi pan osoby, które, jeśli oglądane przez pana w telewizji albo w innych okolicznościach, mówią innym językiem? No, mnie się wydaje, że moim zdaniem, ja nie będę się posługiwał, bo to jest też sposób kompromitowania. Ja nie będę lansował osób. To nie jest tak, że ja widzę wybitnych polityków. To trzeba szukać poza polityką i w samej polityce też. W sposób oczywisty trzeba szukać wśród
wśród młodych, wśród młodszych, odważnych, dzielnych, którzy gotowi... Ale mamy 100 dni do wyborów. Ja wiem, to trzeba robić natychmiast. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ja nie mówię, że to da sukces. Ja mówię, jeżeli się szuka szansy, to trzeba próbować. Bez próbowania oczywiście niczego się nie zrobi. Poza tym, pamiętajmy, że świat się nie kończy na najbliższych wyborach. Wobec tego wyniki, z jakimi wyjdziemy z wyborów, mówię nie jako opozycja, to będzie determinowało w dużym stopniu dalsze losy kraju. Czy można też dobrze przegrać? To znaczy, można gorzej przegrać albo lepiej przegrać. To znaczy, że rozpatrywane są nawet hipotezy, że PiS może zdobyć nawet większość konstytucyjną. Później inna, że zdobędzie, no, zwykłą większość i uformuje rząd. Albo na przykład kolejny etap, że nie będzie, że będzie musiał szukać koalicjanta. To są, każda z tych hipotez jest inna. Poza tym jest problem, jeżeli PiS będzie pozbawiony większości w Senacie i pozbawiony na dodatek na przykład prezydentury, to jest bardzo poważne ograniczenie pola manewru PiSu. Bez prezydentury Senat nic nie znaczy, tu się zgadzamy. Proszę? Bez prezydentury Senat nic nie znaczy. Zawsze coś opóźnia podejmowanie decyzji. Nie mówiąc o tym... Jedną ustawę, jedno zdanie wam pod tytułem Senat ma 2 tygodnie na rozpatrzenie ale też jest większe możliwości wydawania głosu publicznego. To są różne awantaże. Jest waga tytułu. Wszystko jedno. Nie mówiąc o tym, że poczucie chociaż małego, ale jednak sukcesu. Nikt nie jest tak dobrym lekarstwem, jak poczucie sukcesu. Każdy z tych ale drobnych... Ale jak człowiek, który wierzy w zwycięstwo w wyborach do Sejmu. Wie pan, to, tak powiem, wiara to nie jest moja silna strona, mówiąc prawdę. Ja uważam, że się trzeba bić do końca i uważam, że nie jest wykluczone. To znaczy, że można wygrać? Że absolutnie, że można wygrać. A czy jak słyszał pan, bo teraz wracam do państwa kolegów w zasadzie, oni lubią zresztą sobie mówić koledzy z PSL-u, do kolegów z PSL-u, czy opozycja może wygrać, kiedy PSL nie pójdzie? Jeżeli PSL pójdzie sam i nie zdobędzie nawet 5 punktów, to oczywiście to będzie katastrofa dla PSL-u, który zniknie, ale to będzie też katastrofa dla, to będzie też katastrofa dla opozycji. A jak pójdzie sam i zdobędzie 5,1? No, jak pójdzie 5,1, to zdobędą 15 mandatów, to też z punktu widzenia... Nic nie wskazuje na to, że zdobędą znacząco więcej niż 4 lata temu, czyli 5,13 bodajże mieli. To jest prawda. To mi się wydaje, że to jest... że to by była dramatyczna decyzja, ale to ludzie, ale jak pan, wiemy, ludzie podejmują nawet decyzję o samobójstwie, ale, na przykład, no to dlaczego nie uwzględniać hipotezy politycznego samobójstwa? A rozumie pan ich stanowisko, że gdyby to miała być duża koalicja i nie daj Boże, z ich punktu widzenia, nie daj Boże, Wiosna z panem Biedroniem albo ludzie z Wiosny bez Biedronia w jakiejkolwiek konfiguracji byliby w środku, no to na wsi... To wiadomości będą od rana do wieczora mówiły, że PSL już nie jest zielony, tylko różowy, fioletowy, wielobarwny, tęczowy i ich zabiją. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, dlatego że Polska jest kulturowo bardzo głęboko podzielona. To znaczy, że Polska tradycjonalna, wyniki wyborów europejskich pokazują, jak to, co wydawało się być... killerem ze strony opozycji, takie, okazało się słabością. Prawda? Dokładnie. Dlatego, że po prostu nagle ludzie, którzy też uważają, że pedofilia jest skandalem, że pedofile powinni być ukarani, ale równocześnie oni postrzegli nagle zagrożenie dla ich wiary, dla ich tożsamości po prostu. Jak oni słyszeli język, który się pojawiał tu i ówdzie, prawda? Oni no, przestraszyli się i to tłumaczy, jak mi się wydaje, to jest jedyny czynnik, który pozwala wytłumaczyć tak wysoką mobilizację na przykład na wsi, prawda, która wyborami europejskimi specjalnie się interesował. Kościół nie był tym razem szczególnie aktywny w namawianiu do wzięcia udziału w wyborach. To jest. Bo był sparaliżowany tym, co się akurat działo. To poczucie strachu o tożsamość religijną, tożsamość narodową. Są badania znakomite amerykańskie z jesieni, które pokazywały, że w naszej części Europy tożsamość religijna bardzo ściśle we wszystkich krajach prawie naszego regionu wiąże się z tożsamością narodową, czego nie ma na Zachodzie. Mówi pan o tym Pew Center, tak jest, w sprawie tak aborcji i tak dalej. Tak jest. Wszystkie wskaźniki dramatycznie bardziej konserwatywne. Tak jest. Otóż
Otóż ja myślę, że po prostu, że to jest przesłanką rozumowania PSL-u. I ważną rzeczą, żeby wszyscy myśleli o tym, co się stało. I ja obawiam się, czytając reakcje przywódców politycznych, że ta lekcja nie została odrobiona, lekcja wyborów europejskich. Przez kogo nie została? No przez różnych polityków, że to nie jest tematem, o którym powinno się mówić. To znaczy, że strach jest czynnikiem motywującym działania ludzkie i poczucie godności i tożsamości. I po prostu żyjemy w kraju, w którym żyjemy. A co to w praktyce powinno oznaczać dla opozycji? Że rezygnować z ostro antyklerykalnego języka konkretnie? To znaczy, to nie jest problem antyklerykalnego języka, to jest problem dlatego, że na wsi polskiej były tradycje antyklerykalizmu. To jest problem języka, który jest odbierany jako antyreligijny, jako antykościelny, bardzo ostry, prawda? Czy u przedstawicieli opozycji słyszał pan ten język? Oczywiście widziałem, tak? widziałem sceny, czy widziałem język. Oczywiście, że tak. Przy tym, to nie jest tak, że mnie osobiście to razi, dlatego że ja jestem człowiekiem niewierzącym. To mnie nie dotyczy. Natomiast ja rozumiem, empatia jest tutaj konieczna. I jeżeli żyjemy w kraju, w którym wiara odgrywa tak istotną rolę, instytucje kościelne, to nie tylko trzeba przyjąć do wiadomości, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. To nie znaczy, że trzeba zmieniać własne poglądy, ale to znaczy na przykład, że trzeba rozłożyć w czasie, że trzeba myśleć w kategoriach znacznie dłuższego czasu. Pan adresuje do polityków na przykład Wiosny, czy pan adresuje do polityków koalicji, którym chwilę wcześniej pan zarzucił, że mówią językiem pisowskim? Wie pan, ja nie mówię, że mówię językiem pisowskim, ja mówię, że brak jakiejkolwiek oryginalności. Platforma kiedyś mówiła językiem pisowskim, kiedy był ten popis, prawda, wtedy. No, dzisiaj to nie jest prawdą. Platforma i koalicja to jest formacja, która walczy o wolności demokratyczne, o państwo prawa, o szacunek dla innych, o otwartą Polskę, o Polskę europejską. No, to jest pan przedstawił najlepszy możliwy z programów? Ja uważam, że to jest prawdziwy program. Dramat polega na tym... Czyli normalna, demokratyczna, europejska Polska ze sprawną... tym, o czym mówił pan wcześniej, sprawne państwo, sprawne usługi, sprawna służba. To jest oczywiste. Problem polega na tym, że to jest słabo słyszalne dzisiaj. Bo? To znaczy, bo ten język był powtarzany od lat. Po drugie, tak to powiem, ten autorytaryzm... To jest dobre pytanie, które wymaga znacznie szerszej refleksji. Autorytaryzm, straszenia, już nie mówiąc o tym, że używane były znacznie gorsze słowa, prawda? Zazwyczaj się kojarzy z przemocą na ulicach, masowymi aresztowaniami, z torturami i tak dalej. Otóż ludzie patrzą i widzą, no rzeczywiście oni psują państwo. Już w grudniu 2015 roku w sondażu 55% Polaków uważało, że demokracja jest zagrożona. Także to nie jest tak, że Polacy tego nieświadomi. Później te wskaźniki jeszcze wzrosły. Polacy są świadomi, tylko z drugiej strony te zagrożenia oni widzą. Równocześnie no, to jest nieprzyjemne, ale nic dramatycznego się nie dzieje. Z drugiej strony oni zapewniają warunki godnego dla nas życia. Używane są okropne słowa tutaj. To jest problem języka. Że są przekupywani i tak dalej. PiS zapewnia warunki godnego życia. Inna sprawa, jaka później okaże się cena. Ale teraz mówi pan, jakim językiem opowiadać o rzeczach, które są z różnych względów ważne dla elektoratu PiS. Oczywiście to nie tylko dla elektoratu PiS-u. Dla elektoratu to znaczy trzeba odświeżyć język. Jak się mówi o państwie prawa, to trzeba powiedzieć na przykład, że musi być kontrola nad władzami. Kontrolę nad władzami zapewniają sądy. Na przykład to jest język, który moim zdaniem, ja podaję przykład w tej chwili wymyślony. Język, który będzie bardziej zrozumiały, bo to od razu można podać przykłady bezkarności kompletnej władz. I wtedy posługiwanie się abstrakcyjnymi pojęciami trójpodział władzy, no tak, czy nawet demokracja. O tym Sebastianie, Boże, czy nie pamiętam, czy miał tak na imię, kierowcy Seicento, to jest konkret, prawda? No, to jest konkret i tych konkretów mamy codziennie sporo. Jasne, tylko wracam do punktu wyjścia. Czy 100 dni przed, bo ja słyszę, musi być program, musi być formuła, musi być opowieść. I wciąż nie słyszymy tego jednego zdania, które mogłoby, przynajmniej teoretycznie miałoby szansę
przedefiniować myślenie, wyobrażenie milionów Polaków na tyle, żeby to była karta, którą się wygrywa. Może nie ma tej magicznej formuły. Po pierwsze, nie należy przesadzać. Trzeba pamiętać, że jeżeli się doda głosy, ten argument często był przywoływany, Biedronia do koalicji w trakcie wyborów europejskich, to ta różnica to była bodaj 100 tysięcy tylko głosów. To jest nic. Czy jest szansa na sumowanie tych głosów teraz? Jest bardzo możliwe, że nie ma tej szansy, ale to też będzie zależało od tego, jakim językiem będzie się mówiło między innymi do wyborców, nie do samego Roberta Biedronia. Mnie się wydaje, że mniejsza o niego w tej chwili, on nie jest istotnym czynnikiem politycznym. Natomiast oczywiście są wyborcy, to są ludzie młodzi. To znaczy trzeba do nich mówić językiem tego, co oni stracić mogą i tego, co zyskać mogą. A jakby pan był Schetyną, to by się pan bardziej bił o PSL, czy o tych młodych wyborców Biedronia? To jest dobre pytanie. Moim zdaniem on może być w sytuacji, w której nie będzie miał wyboru. To znaczy, jeżeli PSL postawi warunki, on może przyjąć warunki PSL-u. Po pierwsze, dlatego to jest tradycyjny i wiarygodny jako partner. Po drugie, on wie, że sondaże pokazują, co BOSO ostatnio pokazuje, że między PiS-em a Platformą jest mniej więcej 20% tych, którzy się uważają za zwolenników Platformy, z których 10% jest zadowolonych z rządu PiS-u. Reszta, że tak powiem, waha się. Innymi słowy, to jest walka również o tych wyborców, którzy znajdują się między dwiema partiami, często formalnie utożsamiając się z Platformą. Czy pana zdaniem jesteśmy już w punkcie, w którym doskonale wiemy, kto ma jakie karty, czy wciąż jesteśmy na etapie, kiedy expect unexpected, co się może zdarzyć nieoczekiwanego i nagle się okaże, że to będzie istotniejsze niż wszystkie te karty, które są rozpisane i rozdane? Po pierwsze definicja... Czy ja już mówię, że to jest opcja desperado, że liczę na to? Nie, tylko to jest definicja niespodziewanego, że jest niespodziewane, więc my nic nie możemy na ten temat powiedzieć. Moim zdaniem to jest wszystko możliwe. To znaczy dotychczasowe doświadczenia ostatnich nawet miesięcy pokazują, że może się pojawić niespodziewany czynnik, który może zmienić układy, tylko trzeba... Jak w tym dowcipie, trzeba Panu Bogu dać szansę, prawda? Trzeba mu pomóc, trzeba zmienić język. Odświeżyć. Trzeba zmienić natychmiast prawie. To uderzy wyobraźnię. Jak się widzi te same twarze, które nudzą od 20 lat, prawda? Ludzi, którzy nie potrafią mówić do szerszej publiczności, to nie można oczekiwać. Czy nie wydaje się panu, że tu potrzebny byłby wariant dramatycznie odważniejszy, że tak powiem, nie po polsku, niż samo pojawienie się czy dostarczenie publice paru nowych twarzy? Rzucam na rybę. Nasza Szydło. Nie wiem. To jest oczywiście interesujące pytanie. Ja nie mówię, że taki nie można znaleźć, tylko być może należałoby szukać poza aparatem partyjnym i wtedy powiedzieć, ale oczywiście tu trzeba szukać. Ja sam znam sporo, mówimy o kobiecie, bo jak pan wymienia Szydło, znam sam sporo kobiet, które mają silny charakter, masę uroku, inteligencję i zmysł polityczny. Ale nie będziemy tu podawać nazwisk, żeby nie palić. Nie będziemy podawać, zwłaszcza, że i tak nie ma szansy, więc one by same mogłyby to odczuć jako sposób ośmieszenia. Ja uważam, że jest, tylko po prostu te partie polityczne, ta Platforma, to, że wtedy nawet, kiedy odnawiała swoje kierownictwo, nie odnowiło poza przywódcą, nie odnowiło w istocie kierownictwa, to był jeden z poważniejszych błędów. I to jest ostatnia chwila, w której można to dokonać. Nawet Kaczyński potrafił odnowić, wprowadzając panią Szydło i pana Dudę, prawda? Już nie mówiąc o PSL-u, który ma świetnego przywódcę. To jest taki właściwie jedyny przywódca, którego wszyscy akceptują, prawda? Jego styl bycia, jego sposób mówienia i tak dalej. Czyli innymi słowy, jest parę chwil. Być może to jest związane z ryzykiem, ale bez ryzyka nie ma zwycięstwa. Ile chwil to jest tych parę? Tydzień? Dwa?
Trzy, cztery. Dobra. No, wie pan, to jest tak jak z pana pytaniem unexpected, niespodziewane. To jest, wie pan, ale tego, to akurat tego, jesteśmy tego, w stanie oszacować. Ten zegar tyka tego nie wiemy. Szybko. Moim zdaniem do końca tego miesiąca będzie mniej więcej pozamiatane. Albo otworzy się perspektywy, otworzy się szanse, nawet jeżeli największa partia opozycyjna, czyli Platforma, zapowiedziała bodaj na 15, prawda, swoją konferencję ideową, to pewne rzeczy powinni zrobić przedtem. To znaczy tam, jeżeli nawet tam będą przedstawione jakieś nowe... Czego się tam nie powie, tego już nie będzie. Po pierwsze, nie tylko. Kto to powie? To już powinny mówić nowi ludzie po prostu. A to zostało do tego 10-15 dni. Dziękuję bardzo. Aleksander Smolar. Czyli mówimy o oczekuj nieoczekiwanego, a teraz oczekuj oczekiwanego, choć u nas akurat w tej kategorii oczekiwane uważa się za być może w ogóle nierealistyczne, czyli o globalnym ociepleniu porozmawiamy i o skutkach klimatycznych, co też może być jakimś elementem kampanii wyborczej opozycji, jeśli na przykład mówimy o dotarciu do tych młodych ludzi, którzy głosowali na Roberta Biedronia. Powinno być elementem, prawda, kampanii. To jest dla młodych ludzi, wszędzie w świecie to się staje numer jeden problem polityczny. Także ja uważam, ja sam o tym nie wspomniałem, ale ja uważam, że to jest rzecz, którą powinna opozycja natychmiast podjąć. To już za chwilę o globalnym ociepleniu. Dla nas tutaj w Polsce górnictwo i węgiel to nie jest tylko i wyłącznie akademicka dyskusja na szczycie klimatycznym, ale to jest rzeczywistość naszej gospodarki, nasza przyszłość. My rozpoczęliśmy w tym ogromnym obszarze rzeczywiście gigantyczne zmiany proklimatyczne. Dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. My robimy wszystko, żeby przywrócić piękno przyrody, poprawiamy warunki klimatyczne, poprawiamy jakość powietrza. I mój kolejny gość, pan Marcin Popkiewicz, fizyk, portal Nauka o klimacie.pl. Dobrze powiedziałem, witam. Czy globalne ocieplenie to jest fakt? O Jezu, znowu to pytanie. Tak, koniecznie. Tak, jest to fakt. Tak, znaczy, możemy podejść do tego. Często w ostatnim tygodniu słyszałem, że to jest bzdura, a w telewizji polskiej słyszałem, że jest totalna bzdura. W programie telewizji i w telewizji parę razy, że to ha, 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 ci idioci, poprawniacy, liberałowie, zieloni, cholera wie kto. Dobra, skomentuj, no. Możesz skomentować na paru poziomach. Pewnie słyszeli słuchacze o IPCC, ONZ-owskim Międzyrządowym Zespole do Spraw Zmiany Klimatu. Co parę lat tysiące naukowców podsumowują, co mówimy o zmianie klimatu. Ociepla się czy nie, nasza robota, czy naturalne cykle, jaka jest tego przyczyna, jeśli się ociepla. Słońce, może gazy cieplarniane przez nas emitowane, może coś innego. No i w sumie, czy to będzie problem, czy niekoniecznie. No i z raportu na raport te tysiące naukowców stwierdzają, że tak, ociepla się, tak, jest to wynik naszych emisji gazów cieplarnianych. Głównie czyli to działalność człowieka, a nie, że coś tam się dzieje, a potem się nie znowu wulkany, odkręci nie słońce, że nasza robota i że będą z tym problemem, musimy szybko ściąć emisję. Ale to IPCC. Na świecie są setki dużych organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. No i mam pytanie do słuchaczy. Jak się państwu wydaje, ile procent tych dużych organizacji naukowych zgadza się z tym, co mówi IPCC, a ile procent uważa, że jednak coś jest inaczej? Cokolwiek, albo się nie ociepla, albo to nie nasza robota, albo naturalny cykl, albo nie dwutlenek węgla z paliw kopalnych, może wylesia. 100% się zgadza. Bardzo rzadko słyszę tą odpowiedź. Tak, nie ma ani jednej dużej organizacji naukowej, która uważałaby inaczej, brawo, szapo, ba. Coraz częściej słyszę prawną odpowiedź. Czasem czyli się, już tylko w TVP, czasem się, jak ktoś mówi, oczywistą tezę. Jak ktoś mówi, że nie ma tej zgodności, się pytam o podanie przykładu i ludzie nie pamiętają po prostu. Mm. Nic dziwnego, bo takiej organizacji nie ma. Ale oczywiście to nie jest tak, że skoro wszyscy się zgadzają, wszystkie duże organizacje naukowe, to tak musi być, prawda? To nie jest dowód. Bo były czasy, kiedy wszyscy wiedzieli, że Ziemia jest płaska, wiedzieli, a Słońce krąży wokół Ziemi. I nie mieli racji. Przyszły jednostki, Kopernik, Galileusz i te jednostki stwierdziły, że nie, Ziemia jest okrągła, krąży wokół Słońca, jednostki... Ale to już nie są jednostki. Teraz to jest wielka fala na świecie. Znaczy, można spotkać pojedynczych naukowców, a nawet ma organizacje, które mówią, że jest inaczej. Ale to jest tak elementarna, tuż prosta twierdzą, fizyka. Że jest płaska. Tak, dobrze. To ja to już mogę też podać jakby argumenty naukowe, skąd my wiemy, że się ociepla. Nie, to już ustalmy. I skąd bo wiemy, że to jest wynik naszych gazów cieplarni, bo to też jest ciekawa opowieść, ale to odesłam na portal Nauka. Ale to już wiemy, że to jest naprawdę elementarne. To jest nasza robota w złym sensie. To jest inaczej, tak jak mówię, że Ziemia jest płaska. A co to jest
neutralność klimatyczna, bo o to szło na tym szczycie Unii Europejskiej. No chodzi o to, że emisje dwutlenku węgla netto były zerowe. Czyli jeżeli jakieś tam pozostaną emisje, nie wiem, z procesów przemysłowych na przykład, to skompensujemy to w jakiś inny sposób, albo odsyłając dwutlenek węgla z atmosfery, na przykład sadząc las, albo jakoś inaczej, tak? Że netto emitujemy zero. Czyli tyle pochłaniamy, ile emitujemy. A jest też seria dokumentów, jeden w szczególności określający, rządowy dokument określający politykę klimatyczną w przyszłości Polski. I jak się ma ta neutralność klimatyczna zakreślana przez Komisję Europejską do tych celów klimatycznych wyznaczonych przez naszą politykę klimatyczną? Krótko? Tak. Nijak. Czyli z tego by wynikało, czy ja dobrze rozumiem, że ten plan Komisji Europejskiej, realny, nierealny, ale na pewno bardzo ambitny, żeby stanąć na nogi przynajmniej na naszym kontynencie do 50 roku, ma się nijak do planu rządowego, którego realizacja spowodowałaby, że tak czy owak ja będziemy naczelnym zasmradzaczem Europy. Ja to sprafrazował. Nasze plany mają się nijak do tego, co mówią prawa fizyki. Czyli? A z nimi się nie wygra. Znaczy, 3 lata temu, czyli po roku temu w Paryżu, narody świata uzgodniły maksymalnie ocieplenie na świecie 1,5-2 stopnie Celsjusza. I to się przekłada na to, ile w sumie możemy wyemitować dwutlenku węgla czy tam innych gazów cieplarnianych. Zgodnie z raportem IPCC z października zeszłego roku, tak bardzo konserwatywnie zachowawczo, powinniśmy ściąć emisję dwutlenku węgla o połowę w ciągu dekady. My jako ludzkość. Świat, my jako ludzkość. Oczywiście każdy musi to zrobić, tak? A szczególnie kraje, które już swoje naemitowały, jak Polska na przykład, bo należymy do jednych z większych emitentów na świecie. Mam dużą odpowiedzialność historyczną. I do zera kilkanaście lat później. I granie z prawami fizyki się nie wygra, tak? Coś może nam się nie podobać, nie wiem, politycznie, społecznie czy gospodarczo, ale i tak koniec końców prawa fizyki będą na wierzchu. I teraz powinniśmy realizować ten cel, czyli ścięcie emisji o połowę w ciągu dekady i zera kilkanaście lat później. Nie jesteśmy na tej drodze i bardzo blokujemy to działanie. Ale premier przed chwilą powiedział, że słyszeliśmy to wypowiedź. Jesteśmy liderem ograniczania emisji. I tak? Że przyroda, robimy wszystko, że przyroda była coraz piękniejsza. Znaczy, cieszy mnie, że uważa, że tak należy mówić politycznie. Tak? Politycy często jedno mówią, a drugie robią. Przyzwyczailiśmy się. A to jest mówiąc z angielska bullshit, to co mówi pan premier. No tak? Niestety jest to rozbieżne w stosunku do rzeczywistości. Bo rzeczywistość wygląda jak? Tak. Ścięliśmy emisję o 30% od upadku komunizmu. Ale kiedy to się stało i jak? Kiedy upadł komunizm, upadł największy przemysł ciężki, produkując nieefektywnie czołgi na pokład układu, wszystko dokładnie. Stało się samo, kurczę, 20 parę lat temu i od 2000 roku emisje nam wręcz rosną. Tak? Więc jak dzisiaj wychodzi polityk i mówi, że zredukowaliśmy emisję o 30%, przepraszam, to on mówi o tym, co się stało samo, co pan wspomniał, tak? 20 parę lat temu, a jaka jest w tym jego zasługa? Nie za dużo, tak? Jeśli chodzi o emisje polskie, to one generalnie rosną. Ile w Europie emisje spadają, no to w Polsce niestety mamy wzrost emisji i nie jesteśmy na kursie. Dobrze, a pomysłem z zalesianiem skompensować... A jest ten argument, tu z kolei słyszeliśmy i prezydenta Dudę, i panią byłą premier Szydło, też rozumiem, sądząc po flagach, za plecami na Barbórce występowała, że my będziemy bronić polskiego górnictwa. Jakby pan wytłumaczył, czy jakby pan przekonywał mieszkańców Śląska, oczywiście nie wszystkich, bo część wcale nie trzeba przekonywać, czy mieszkańców całej Polski, że to rzeczywiście, że to nie jest tak, że nam się z jakichś względów nie opłaca dokonywać być może nawet drastycznych wyzwań. Dobra, znaczy zanim tak, opłaca się. Jeżeli mówimy, że się nie opłaca, to mówimy, że nie opłaca nam uratowanie ludzkości. No dobra, tak, co z kopalniami, z miejscami pracy, z dziesiątkami tysięcy ludzi, z ich rodzinami? Ale to można powiedzieć tylko z wielu stron. Znaczy, po pierwsze, z prawami fizyki się nie wygra i powinniśmy zapobiec katastrofie klimatycznej. I to jest nadrzędne. Jak ktoś na jednej szali kładzie przyszłość ludzkości, a na drugiej stronie, nie wiem, kopalnie, to, przepraszam, to nie są równorzędne argumenty. Nic, to są. Jeśli jestem politykiem i mam za 5 miesięcy wybory, to tak, muszę. To chcę wygrać na Śląsku. To świat naszych dzieci może płonąć faktycznie, ważne, żebym miał dobry wynik na bieżące wybory. Którą się najwyraźniej posługują rządzący. Okej, to jest chora logika, ale w porządku, zaadresujmy tę logikę. Ale czy sądzi pan, że to jest chora logika? Bo ja podejrzewam, że oni mają na stole badania, z których wynika, guzik nas to obchodzi i zdecydowanej większości wyborców akurat też to badania to się zmieniały, zdecydowaną większość wyborców zaczyna to obchodzić, nawet bardzo. Zaczyna obchodzić, czy obchodzi tak, na w Europie tyle, już obchodzi. Głosować. My w Polsce jesteśmy opóźnieni trochę, ale też badania, jak ostatnie badania Kantaru pokazują, że większość Polaków chce transformacji energetycznej. Dobrze, ale spójrz na ten węgiel, tak, który. Bo ja rozumiem, że przepraszam, że pana w ogóle jakby trochę ciągnę w tę stronę, bo pan ma święte prawo, a nawet obowiązek ignorować
takie albo inne inklinacje, motywacje polityków, ponieważ jak pan się słusznie mówi, mówimy o ludzkości. Więc teraz zostawmy politykę z nabożeństwem. No nie, przejdźmy do polityki. Tak, skoro, że ja jestem jak redaktor portalu Nauka o Klimacie, jestem też ekspertem od spraw energii, analityka megatrendów. Polski węgiel, czego my bronimy? To polskie czarne złoto, które było złotem za Gomułki, Gierka, źródłem Dewiz. Jest bardziej rosyjsko-donbaskie. To jest tak, nasz węgiel jest schyłkowy. Nasze kopalnie głębinowe, gdzie się jedzie kilometr, kilometr 200 pod ziemię, gdzie temperatura skał przekracza 40 stopni, gdzie są potrzaskane złoża, przetrzebione uskoki geologiczne, zagrożenie wybuchem metanu, i te, gdzie na przodek jedzie się pół godziny, i te kopalnie konkurują z odkrywkami w Rosji, Kazachstanie, Australii, Stanach, czyli Indonezji, gdzie kopalnia, gdzie koparka ładuje na ciężarówkę węgiel, wyższej kaloryczności, mniej zapopielenia, mniej siarki. I jak ta kopalnia głębinowa w Polsce może konkurować na zglobalizowanym rynku węgla, gdzie transport jest tani z kopalnią z Kazachstanu? Nie będzie, może. Nigdy nie będzie. Więc jakim cudem ona działa? No bo dokładamy pieniędzy. Dokładamy pieniędzy. Z grubsza. Połączyliśmy kopalnię z elektrownią. Na przykład każą elektrowni zapłacić. No tak. Zakazujemy elektrowni kupowania tańszego węgla z importu. Trzymamy cenę poniżej pewnego pułapu. Ale to kosztuje nas już 10 miliardów rocznie. Nie liczy tu szkód środowiskowych i zdrowotnych, na przykład smogu. 10 miliardów dopłat podatkowych, dopłat do szkód górniczych, do ZUS-u. Długa lista jest. 10 miliardów rocznie. Na 80 tysięcy górników. Ile umiera rocznie z powodu smogu? Jakieś 40 do 50 tysięcy. A jakie, czy zna pan wyliczenia, jakie byłyby koszty, czy jakie są koszty rok w rok opieki zdrowotnej nad ludźmi, którzy... Są szacowane przez Światową Organizację Zdrowia, Europejską Agencję Środowiskową. Ile to w Polsce na przykład wynosi? Około 100 kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. W Polsce 100 miliardów? Tak, bo nie tylko są te 45 tysięcy zgonów, ale też miliony chorujących. Mhm. Tak, obturacyjna choroba płuc, astma, alergia, choroby układu nerwowego, serca. Łeb nas napiernicza, więc jesteśmy mniej wydajni. Jak się dobrze, ale ja teraz będę bronił premiera, bo ja rozumiem, że on powiedział weto na szczycie po to, żeby wytargować jakieś ustępstwa, i politycznie to popieram. Jeśli taka jest taktyka, to znaczy gdyby motywacja była taka, kurczę, ta transformacja energetyczna będzie cholernie dużo kosztowała, potrzebujemy na to pieniędzy, my tych pieniędzy nie mamy, dociśnijmy ich swoim wetem, niech nam zapłacą, niech nam pomogą. Jeśli to jest, tylko że to jest połowa scenariusza, jeśli musiałaby być druga pod tytułem, że my na serio chcemy się z tym problemem zmierzyć. Mhm. I tę drugą czuję, że w tle ona może być, ale tej drugiej połowy, tej pod tytułem na serio chcemy problem rozwiązać, tego za bardzo znaczy, nie u nas są olbrzymie opory, bo niestety sektor energetyczny jest bardzo blisko związany z sektorem politycznym. Jest tego największym dobrodziejem finansowym. Miejsca w radach nadzorczych, tak, konfitury, proszę, reklamy w czasopisma związanych z rządem. Jedna rzecz, która mnie uderzyła, bo wiem, przeczytałem, że chyba w 2040 roku w Europie Zachodniej 80% energii ma być z OZE. Według planów rządowych w Polsce w 2030 roku ma być 21, czyli w 2040 będzie 25, no to będziemy naprawdę zasmradzaczem absolutnie naczelnym. Dlaczego ten rząd, ta ekipa wytoczyła wojnę wiatrakom? O co tu chodzi? Jest pan w stanie tak nie wiadomo, o co chodzi, to o co może chodzić. A czemu utrzymujemy smog? Czy my jesteśmy jedynym krajem cywilizowanej Europy, gdzie nie ma rur jakości węgla dla gospodarstw domowych i norm jakości? No dobra, ale powiem cynicznie, można dać swoim koncesje na wiatraki, niech one na tym zarabiają. Znaczy to jest tak, ma być duże i korporacyjne, rzeczywiście. I generalnie widać, że obrona węgla to jest obrona pewnego status quo i wąskich grup interesów, które tak naprawdę no, są blisko związane z polityką. To oczywiście nas kosztuje coraz więcej i będziemy musieli od tego odejść z wielu względów. Zresztą już dzisiaj, jak pan wspomniał, wiatraka. Energia z wiatraków jest już tańsza niż z elektrowni węglowych. No nawet tych starych, już dawno zamortyzowanych. Już nie mówię o tych nowych, które muszą spłacać koszty kapitału na budowę. Tak, oczywiście, to jest szaleństwo, budujemy elektrownie węglowe. Tym bardziej, że polityka zanieczyszczający płaci powoduje, że zaczynamy płacić za pakowanie zanieczyszczeń do atmosfery, za traktowanie ścieku dla kominów. Mhm. I niedawno to jeszcze była w Europie system handlu uprawnieniami do emisji. Kilka euro za tonę dwutlenku węgla pakowanego do atmosfery płaciliśmy. Teraz 20 kilka euro za tonę. Za chwilę to będzie 50, 100, 200. I ten prąd z węgla już dzisiaj widać, że najdroższy prąd w Europie. To będzie no, ograniczenie konkurencyjności gospodarki. Generalnie to jest... państwo z tego, co pan mówi, wynika, że państwo mógłby się być szalenie drogie, szalenie bogate, żeby stać je było na korzystanie z węgla. To już jak wspomnieliśmy, dopłata do wydobycia węgla te 10 miliardów rocznie, tak? No to co, jesteśmy tacy bogaci, żeby to utrzymywać, tak?
Przepraszam, to jest 10 miliardów, które zabraliśmy podatnikom. Dobra, tak? A teraz niech pan się... Teraz... Nie mam na podwyżki dla nauczycieli i pielęgniarek, a bo teraz dotujemy węgiel. Wracamy do polityki na moment i do pewnej kreacji. Zakładam panu marynarkę teraz na ramiona i idzie pan na wiec na Śląsku. Jest pan, załóżmy, przedstawicielem opozycji i mówi, słuchajcie, kurczę... My naprawdę musimy coś zrobić z tym środowiskiem, nie za 30 lat, dobra, nie za 20 lat, na Śląsku chwilę. Rozmawiam ze Śląskimi. I co pan im mówi? Kurczę, jak oni z tego żyją. Więc ja to rozumiem ich wątpliwości, jasne, ich obawy. Co się zdarzy, dobra, za pół roku, za rok? Pan mi mówi ludzkości, a ja muszę mieć na dzieci. Tak jest. Tak. Dobra. Po pierwsze, na Śląsku prawie nie ma bezrobocia. To jest rejon, gdzie gospodarka kwitnie, bezrobocie jest bardzo niskie. I świat się zmienia bardzo szybko. I naturalną koleją jest, życia jest, że pracujemy w różnych miejscach, sektory gospodarki się zmieniają, ewoluują. Tak jak na początku transformacji mieliśmy 400 tysięcy górników węgla kamiennego, teraz mamy 1/5, 80 tysięcy. I ludzie na Śląsku zarabiają też coraz więcej, tak w innych firmach, w innych branżach gospodarki. To jest jeden z problemów górnictwa, nawiasem mówiąc. Bo kiedy ten górnik, no kurczę, to jest ciężka praca pod ziemią, żeby fedrować. Chciał pan pracować kilometr pod ziemią? No pewnie niekoniecznie, to już to za ciężkie pieniądze. To znaczy, jak było niebezpieczeństwo, że mnie wezmą do wojska jako blej na studia, to był mój plan A. No to nie jest praca marzeń, to jest naprawdę ciężka praca. Potwornie. I teraz jak górnik dostaje alternatywę zatrudnienia gdzie indziej, za zmniejszone pieniądze, na powierzchni, w lżejszych warunkach to pracy, bierze. To nie jest to, ale jak widać, 80 tysięcy wciąż nie skorzystało. Zwróćcie uwagę, to było 400 tysięcy, teraz 80, tak? To jest generalnie schyłkowa branża. Nawet nie chodzi o to, żeby tych ludzi zwolnić. Nie. Znaczy, ja prostu polski węgiel, niż węgiel z importu z Rosji, już nie mówię, że z Donbasu. Dobra, ale co pan mówi tym 80 tysiącom i ich żonom, dzieciom? Że większość z nich będzie pracować do emerytury. Górnik przechodzi na emeryturę po 25 latach pod ziemią. Na emeryturę przechodzi, normalnie przechodzi na emeryturę, no, po 25 latach pod ziemią. I my na tyle mamy mniej więcej węgla na 20 lat w Polsce. Więc górnicy fendrują, stopniowo przechodzą na emeryturę, nie zatrudniamy nowych. Owszem, część zatrudnimy gdzieś indziej. Panie premierze Popkiewicz, co pan robi z tymi górnikami za rok? Dobra, dzisiaj na Śląsk kierujemy miliardy, tak, żeby dofinansować te dziury w ziemi deficytowe kompletnie. Kierujemy dalej miliardy, ale na nowe. Program wymogi termodernizacji na Śląsku. Dobrze. Te 20 tysięcy miejsc pracy. Ale to teraz rozwiązaliśmy problem miejsc pracy, ale co robimy z energii, której jeszcze tych OZE nie mamy, jeszcze wiatraków nie mamy, na razie potrzebujemy... Znaczy, ja nie mówię, że zamknąć dzisiaj elektrownie węglowe i kopalnie. Ja wspomniałem, że wolę to był węgiel polski niż węgiel z Rosji czy z Donbasu, tak? Wydobywajmy ten węgiel, tyle na ile go tam jest opłacalnie do wydobycia. Jeszcze 20 lat będziemy jego wydobycie prowadzić, tylko coraz mniejsze do zera. I generalnie będziemy też odchodzić od węgla i równocześnie będziemy redukować zapotrzebowanie na energię, optymalizować, robić domy zeroenergetyczne, głęboką termodernizację istniejących, zmieniać transport, więcej kolei, miasta jak Kopenhaga, gdzie nie jeździmy tyle samochodami, więcej rowerem, transportem zbiorowym. Generalnie redukujemy zapotrzebowanie na energię, podnosząc jakość usług energetycznych, podkreślę, bo lepiej się mieszka w takim mieście jak Kopenhaga czy Wiedeń niż w miastach samochodocentrycznych i fajniej mieszka się w domu, którego nie trzeba ogrzewać, nie ma ubóstwa energetycznego, nie ma smogu. Jest dużo wyższy komfort życia. I stawiamy OZE, tak, i rozbudowujemy stopniowo. Wiatr, słońce, biogaz, budując system energetyczny, powiem tak, za mniejsze pieniądze per saldo i bez kosztów zewnętrznych przerzucanych na społeczeństwo. Pozbawiamy się smogu przy okazji. Proszę powiedzieć, ponieważ te argumenty, które pan przedstawia, brzmią bardzo racjonalnie, a jednocześnie mamy Niemcy, tak, gdzie partią numer jeden są Zieloni w tej chwili. Znaczy w sondażach ostatnio. Tak, prawie 30%. Fakt, że przeskoczyli z 15-18 gwałtownie. Ale widać, w którą stronę wieje wiatr historii. Dokładnie tak. A u nas Partia Zielonych, wiadomo. Kwiatek do kożucha Koalicji Europejskiej. Z całym szacunkiem dla Kwiatka. Zielonego. Tak. Co zrobić? Dlaczego te racjonalne argumenty, które pan przedstawia, wciąż są tak nieznaczącym argumentem w dyskusji politycznej, w debacie politycznej i w rozstrzygnięciach wyborczych. Dobra. Bo mówi przed sekundą, to było na ostatnim oddechu, Aleksander Smolar przed pana wyjściem do studia. Oczywiście, że musimy postawić na ochronę środowiska, młodzi chcą to słyszeć. Ale ja bym na to powiedział, ale młodzi, wiosna miała to na sztandarach, 6% zdobyli. To może nie chcą ludzie o tym słyszeć. Może to jest taka... Dobra, zajmiesz się tematem kilkanaście lat. No. I widzę prawdziwą, dobrą zmianę w tym zakresie. Jak były szczyty klimatyczne w Poznaniu 10 lat temu, czy w Warszawie 5 lat temu, pies z kulawą nogą się tym nie interesował. Teraz był szczyt w Katowicach. Media ostro to relacjonowały, było olbrzymie zainteresowanie społeczne. W polityce w Europie bardzo się zmieniło. My jesteśmy w Europie. Jak patrzymy na poprzednie parlamenty europejskie, gdzie były chadecja z EPL-u i socjaliści demokraci, rozdawali karty, mieli pełną większość, teraz ją stracili i partie Zieloni właśnie
i liberałowie z ALDE, też domagający się polityki ochrony klimatu, tak naprawdę rozdają karty, tak? Bo są potrzebni po prostu jako głosy wspierające i też uczestniczą w budowaniu koalicji europejskiej. Jak posłuchamy nowych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, wszyscy generalnie są za ochroną klimatu, neutralnością klimatyczną, opodatkowaniem emisji na sali zanieczyszczający płaci. I to się zmienia i na świecie, i w Europie. Różnie, bo jak pan porozmawia z Trumpem, to pan... To jest doskonała uwaga. Tak, Trump jest generalnym przedstawicielem, powiedziałbym, że lobby energetycznego. Mhm. Ale jak spojrzymy, gdyby nie Trump, gdyby nie to, że ludzie się zapienili, to nie byłoby The Green New Deal pewnie. Nie byłoby polityk wielu stanów w Stanach Zjednoczonych, które tak naprawdę poczuły, że muszą wziąć sprawę w własne ręce. Czy, kiedy Polska, pana zdaniem, mówię i o warunkach energetycznych, i o warunkach politycznych, i o pewnych nawykach naszych społecznych i pewnych ścieżkach, którymi idzie nasze myślenie, kiedy Polska tak w realny, odczuwalny także przez nas obywateli sposób może być krajem, jeśli nie całkowicie zielonym, to bardziej zielonym? No tak, to już się dzieje. Jak mówiliśmy o PiS-ie, tak? Mhm. Jak rozmawiam, mam znajomych w wielu partiach i to się bardzo zmieniło przez ostatnie lata. Już partie po lewej stronie oczywiście, tak? Po lewej stronie SLD, PSL też. Zresztą, kurczę, PSL jest naturalnym beneficjentem transformacji. No dzisiaj jest wieś, zieloną partią, no, prawda? Nie, ale dzisiaj wieś płaci za zakup, nie wiem, węgla, ropy, gazu, prądu. Pieniądze wypływają ze wsi. W wersji transformacja energetyczna pieniądze zaczynają płynąć na wieś, bo tam generalnie są OZE, będą miejsca pracy. A przy okazji część przepłynie przez ręce PSL-u. Niech im będzie na zdrowie. SLD, Platforma też. Ja rozmawiam z posłami Platformy. Zmienia tam się bardzo ogląd sytuacji. Już generalnie wyewoluowaliśmy tak, że dostrzegamy, że transformacja energetyczna jest w polskim interesie. Znaczy to jest tak, tu nie chodzi o po prostu o ochronę klimatu i nawet nie o smog. Tak naprawdę chodzi o zrozumienie tego, co zrozumiano na Zachodzie, że to jest spójny program dla kraju. Pozbywamy się wielu problemów. Kurczę, nasze bezpieczeństwo energetyczne. Importujemy prawie całą ropę. Importujemy 3/4 gazu, głównie z Rosji to robimy. To nas kosztuje kilkadziesiąt miliardów rocznie. Co roku wysyłamy kilkadziesiąt miliardów do kremlowskich oligarchów. To jest w polskim interesie. Do prawicy też to powinno dotrzeć. Ba, importujemy też węgiel. Już 1/4 węgla kamiennego importowaliśmy w zeszłym roku. Importujemy coraz więcej. Więc każda dodatkowa tona węgla czy ropy, którą zużyjemy w Polsce, to jest generalnie import, za który Polacy płacą. Bez sensu. I w Europie to zrozumieli, że przechodzimy na nasze własne nośniki energetyczne. Pozbywamy się smogu, chronimy klimat przy okazji, pozbywamy się ubóstwa energetycznego, bo w domach, w których nie trzeba ogrzewać, nie ma tego problemu. Podnosimy jakość życia. W tych domach energetycznych, czy w tych miastach jak Kopenhaga czy Wiedeń, żyje się ludziom po prostu lepiej. Rozwijamy przyszłościowe gałęzie gospodarki, bo przyszłość gospodarki nie jest w węglu. Jak spojrzymy na wydobycie węgla w Polsce, to ono generalnie spada, jak przepraszam, kilof wrzucony do szybu. To nie jest przyszłość polskiej gospodarki. Patrzę na zegar, bo się zasłuchałem, bo pan bardzo ciekawie mówi. Przyszłość jest w technologiach efektywności energetycznej. I przyszłość jest zielona. I OZE. Ale co technologie na polską skalę? Rekuperatory, pompy ciepła, inwertery do fotowoltaiki, ładowarki do samochodów, autobusy elektryczne, pociągi, statki stawienia turbin wiatrowych. Wszystko polskie technologie, polskie miejsca pracy. Super. To jest dla Polski. To ja bardzo... W jednym zdaniu, panie redaktorze. Ratujemy świat, podnosimy jakość życia i jeszcze wzmacniamy polską gospodarkę. Dziękuję. Super. I to jedno zdanie, jak ktoś słucha naszego programu. Politycy, mam nadzieję, słuchają. Mam nadzieję, że ktoś z opozycji to usłyszał, bo w tym jednym zdaniu jest cały program ochrony środowiska i nic więcej na ten temat. To jest super program polityczny. Absolutnie. Absolutnie. Bardzo panu dziękuję. Super ciekawie pan mówi. Ja już zapowiadam, bo tak jak zawsze w programie reklamuję najnowszy Newsweek, ale teraz zrobię inaczej niż zwykle, ponieważ zanim zobaczą państwo to najnowsze wydanie Newsweeka, to ja z góry zapowiem też następne wydanie Newsweeka. Właśnie w następnym wydaniu bardzo wiele miejsca, kilka tekstów poświęcimy właśnie globalnemu ociepleniu, temu, co się dzieje, temu, co ma się stać, może się stać, a przede wszystkim temu, co musi się stać, żebyśmy lepiej oddychali, byli zdrowsi i żeby polska gospodarka też złapała oddech. A teraz Newsweek obecny, ten w kioskach. Kluczowe pytanie. Zemsta czy kara? Kultura zachodnia, cywilizacja zachodnia wynalazła, jak mówiłem, wymiar sprawiedliwości po to, żeby zgodnie z procedurami, zgodnie z kodeksami, zgodnie z prawem karać.
a nie żeby się mścić. Mówię kultura zachodnia, choć nawet słynna, wielka, wspaniała powieść wydana jak najbardziej na wschodzie nosiła tytuł Zbrodnia i kara, a nie Zbrodnia i zemsta. Zapraszam do lektury najnowszego Newsweeka, zapraszam do wypoczynku wakacyjnego i korzystania z efektów globalnego ocieplenia, bo akurat jak Państwo wyjeżdżają na urlop, to tych parę stopni więcej i gwarancja pogody to jest coś lepszego niż niebezpieczeństwo deszczu, więc życzę bardzo dobrej pogody, bardzo dobrego wypoczynku, bardzo poważnego myślenia o tym, co się w Polsce zdarzy za 100 dni z małym okładem, czyli odpoczynek plus refleksja obywatelska. Wszystkiego dobrego. Widzimy się we wrześniu. Do zobaczenia.